Jest lipcowe południe niedzielne 2010 roku. Kamera hipologii zawitała do stajni Morsztyn. Wszyscy, którzy wchodzą na portal www.hipologia.pl, zwykle zaczynają od obejrzenia filmu, od którego hipologia rozpoczęła swoją działalność. A później pytają, co słychać u pani Małgorzaty Morsztyn. Więc to pytanie kieruję do naszego dzisiejszego gościa. Małgosiu, co u ciebie słychać? Witam państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję. Miło mi, że tak wielu z państwa jest zainteresowanych moją osobą i tym, co u mnie słychać. A na to pytanie można powiedzieć i odpowiedzieć krótko. Po filmie, który, jak słyszę, ma w dalszym ciągu oglądalność dosyć sporą, pracuję nad tym, żeby udoskonalić te metody i przede wszystkim zajmuję się szkoleniem siebie, koni, moich i koni moich klientów, jak również osób, które są zainteresowane tym szkoleniem. Wiem, że szkoląc konie, które są u ciebie w stajni, równocześnie dzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, którzy tutaj ci pomagają. Tak, to prawda. Udało mi się skompletować fantastyczną grupę osób, która pomaga mi w pracy, jednocześnie sprosta wymaganiom moim i jest na takim poziomie, który mi odpowiada. Co najważniejsze, ma ochotę się uczyć i chce się uczyć. Zauważyłem, że piękne padoki w sąsiedztwie stajni. Akurat teraz aktualny temat na portalu dotyczy właśnie korzystania i tego, czy konie sportowe, nazwijmy to w ten sposób, powinny być wypuszczane na padoki, czy nie? Jakie jest twoje zdanie? Moje zdanie jest takie, że w momencie, kiedy podejdzie się do tego profesjonalnie i przygotuje się padoki profesjonalnie, czyli bezpiecznie, nie będą ani za duże, ani za małe, ani za grząskie, ani za twarde, ani za śliskie, ani za bardzo chropowate, będą miały odpowiednią trawę. Z jednej strony właśnie padoki, z drugiej strony przygotuje się profesjonalnie konia, który na ten padok ma wejść po raz pierwszy czy po raz drugi, który nie wiem, przez parę lat nie widział padoku na przykład, bo to wtedy najczęściej te kontuzje się zdarzają, to można na pewno ustrzec się bardzo, bardzo wielu nieprzyjemnych wypadków na padokach. Można takiego konia przygotować w sposób naprawdę odpowiedni, przede wszystkim przez odpowiednie ubranie go, a poza tym no wiadomo, że nie można takiego konia tak po prostu, który nie chodził na padoki, wypuścić na łąkę po to, żeby on rozszalały tak swoją energią, szalał po padoku i galopował. W momencie, kiedy to się zrobi, wprowadzając odpowiednio od mniejszego padoku poprzez większy, po pracy, po ląży, pilnując tego konia, przebywając tam z nim, przez jakiś czas można go absolutnie przyzwyczaić do tego, że będzie na padoku absolutnie zrelaksowany, wychodził, będzie wiedział, o co chodzi, będzie wychodził tam przede wszystkim po to, żeby się właśnie zrelaksować, pospacerować, podrapać, wytarzać i zjeść kawałek zielonego, co jest mu bardzo potrzebne, a nie po to, żeby wyrzucić z siebie energię, no bo to trzeba wiedzieć, po co się konia na padok wypuszcza. Z drugiej strony te konie, które są używane w sporcie, ja często mówię na nie takie trochę przerasowione pudle i psy, prawda? To nie są konie, które są przyzwyczajone do tego, żeby całymi dniami spędzać czas w deszczu, w chłodzie, w mrozie, na padoku. I po prostu trzeba zdawać sobie z tego sprawę i pilnować tych koni na padokach. Ja mam taką zasadę, że w momencie, kiedy konie są na padokach czy w karuzeli, jest osoba jedna, która zawsze jest z nimi i zawsze ma na nie tak zwane oko. I w momencie, kiedy widzi, znamy zachowania koni, wiemy, który w danym momencie się zachowuje i jest to zachowanie jeszcze zachowaniem, które nie grozi kontuzją, a wiemy, który koń pokazuje już, że ma dosyć, albo że są muchy, albo że już chciałby wrócić do stajni i po prostu w tym czasie zabieramy go do domu, nie czekając na to, aż on będzie, no zrobi sobie coś po prostu na tym padoku.
Czyli generalnie jesteś absolutnie za tym, żeby konie miały możliwość korzystania z podoków, pod warunkiem, że będzie to zrobione w sposób profesjonalny, czyli rozumny. Absolutnie tak. To jeszcze chciałbym cię o jedno zapytać, bo wiem, że jesteś osobą otwartą, chętnie korzystasz z różnych źródeł i że udaje ci się również korzystać z tego nurtu, który obecnie jest dość popularny i nazywa się jeździecem naturalnym, ale w zasadzie jesteś jeździecem klasycznym. Możesz powiedzieć, jak to u ciebie wygląda? To wygląda tak, że jestem cały czas osobą poszukującą i osobą, która bardzo, bardzo wierzy w to, że dwa te nurty można połączyć ze sobą, a wręcz teraz już mogę twierdzić i twierdzę, ponieważ praktykuję z jednej strony klasyczną jazdę, ponieważ jeżdżę i szkolę się chyba u jednej z najbardziej klasycznych osób na jeżdżących na świecie, u pana Johana Riglera, Oberbereitera hiszpańskiej szkoły. Czyli z jednej strony mam pogląd na sprawy klasyki, a z drugiej strony od paru lat mocno dosyć staram się szukać i czerpać z naturalnego jeździectwa i uważam, że to połączenie daje niesamowite efekty, jeżeli chodzi o pracę ze zwierzętami, bo odkrywa takie możliwości i daje nam takie przestrzenie do działania, że to jest niesamowite. Dla mnie jeździectwo dobre to jeździectwo takie, które stawia konia na najwyższym poziomie, na najwyższym stopniu i traktuje go absolutnie podmiotowo. I wtedy to jest jeździectwo dobre, natomiast niedobre jest przeciwieństwem. Myślę, że w momencie, kiedy ludzie jeżdżący konno będą zdawali sobie sprawę z tego, że gdyby nie koń, to tak naprawdę nie nazywaliby się jeźdźcami, tylko mogliby być lekkoatletami lub innymi sportowcami. Natomiast to, że mogą korzystać z tak pięknego, żywego stworzenia i dzięki temu nazywać siebie jestem jeźdźcem, absolutnie wręcz nakazuje im myśleć w ten sposób, że gdyby nie to zwierzę, to tak naprawdę byłbym nikim. A jeżeli tak wszyscy pomyślą, no to wiadomo, czym należy się na pierwszym planie zająć i co stawiać na pierwszy plan. Na pewno nie siebie, na pewno nie jeźdźca, a właśnie to zwierzę. Ostatnio jaszkółki doniosły, że pani Małgorzata Morsztyn pojawiła się po przerwach wieparoletniej na czworoboku. Czy to prawda? Prawda. Pojawiłam się i mam zamiar się pojawiać, ponieważ trafiłam na genialnego konia, który absolutnie zasługuje na to, aby świat dowiedział się, że on jest. To jest jedna strona. Natomiast druga strona to jest ta, o której wcześniej mówiłam. Bardzo chciałabym pokazać osobom zajmującym się sportem, bo myślę, że tutaj potrzebny jest taki nowy duch i nowe tchnienie, że można pracować z koniem, można pokazywać go startując na nim i startować, mam nadzieję, z dobrymi wynikami, myśląc o nim, nie robiąc mu krzywdy, nie traktując go przedmiotowo. Można po prostu połączyć klasykę z nurtem naturalnym i w sposób łatwy, miły i przyjemny osiągnąć wiele. To ja w imieniu Hipologii oświadczam, że wszyscy trzymamy kciuki i wszyscy będziemy uważnie śledzić. Jesteśmy absolutnie pewni, że o Atylni i o Małgorzacie Morsztyn jeszcze środowisko ujeżdżeniowe usłyszy. Dziękuję bardzo.